Witamy wszystkich. Ja tutaj mam dzisiaj taki moment, że rozmawiam z człowiekiem, którego poznałam dzięki mojemu poprzedniemu rozmówcy, więc znam się tu robi na naukowy taki cudowny łańcuszek. Dzięki pani Pauli Dobosz, z którą rozmawialiśmy o tym, jak COVID i genomy ludzkie ze sobą być może współgrają lub nie, poznałam pana doktora habilitowanego Tomasza Dzieciątkowskiego, wirusologa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. I tutaj właśnie możemy sobie dzięki tej wspaniałej społeczności, jaką jest naukowo, no bo właśnie jedni zapraszają drugich, porozmawiać o wirusach, ponieważ jak ktoś jest wirusologiem, to może rozmawiać o wirusach. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Tomaszu, mamy taką sytuację szczególną, która polega na tym, że wprawdzie na naukowo zawsze zaczynamy wszystko od samego początku, no ale ze względu na COVID-19 początek wirusologii nam się zasadniczo przesunął, to znaczy tak zwana wiedza powszechna uległa pogłębieniu, co jest samo w sobie dobre. Innymi słowy, nie ma przekleństwa bez błogosławieństwa. I teraz ja mam do pana takie pytanie zatem. Nie o to, gdzie się jakby, nawet już nie zapytam o to, co to ten wirus jest, bo my to już na naukowo wiemy, ale od lutego się ciągle o tym rozmawiamy. Ale chętnie się dowiem, jak się dziś bada wirusy, bo sama o tym zbyt wiele nie opowiadałam, a pan jest specjalistą, więc pan to robi. No i czy to jest trochę inaczej, czy bardzo inaczej niż ponad to stulecie temu, kiedy po raz pierwszy opisywano jakieś wirusy? Skąd wiadomo, że coś jest wirusem, a coś nim nie jest? Czyli jak się dzisiaj odkrywa wirusy? Cóż, można powiedzieć, że zazwyczaj odkrywa się przez przypadek albo w momencie właśnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z pandemią. Oczywiście należy podkreślić, że wirusy są wszechobecne i praktycznie rzecz biorąc każdy organizm na Ziemi ma swojego wirusa. Kilkanaście lat temu jedną z takich ciekawostek było to, że wykryto wirusy, które są pasożytami, było nie było, w organizmie pasożytów człowieka, jakimi są tasiemce. Także można powiedzieć, że nawet pasożyt ma swojego pasożyta. Jak się je wykrywa? No cóż, zazwyczaj obserwuje się w mikroskopie elektronowym, czy są jakieś struktury, które podobne są do wirusów, a nie przystają do innych elementów, które znajdują się wewnątrz komórek żywych. Ewentualnie właśnie staramy się wyizolować wirusa z próbek klinicznych, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś objawami chorobowymi, takimi właśnie jak w przypadku koronawirusa. Czyli nikt już dzisiaj niczego nie filtruje. Bo ja pamiętam i opisywałam to też na naukowo i w kilku swoich tekstach, że no właściwie wirusy odkryto w ten sposób, że przechodziło przez filtr, na którym bakterie zostawały. Innymi słowy, nagle były te przesącze, które były zakaźne, ale mianowicie jednak bakterii w nich nie było. I tutaj ten biedny Pasteur, który strasznie chciał bakterie wścieklizny odkryć. Bardzo i nieustająco do końca życia. Było to jego wyzwanie i mu się nigdy nie udało. Wszystko się zgadza. Na samym początku wirusy zresztą nie nazywano wirusami, tylko czynnikami przesączalnymi. Przez to je sączono. Sączono je przez tak zwane świece Chamberlanda albo filtry Perkefielda, które są wykonywane. Czasem bardzo rzadko się w tej chwili ich używa. One są głównie trzymane, ja że tak powiem, w muzeach wirusologicznych, w takich kolekcjach. To są filtry, które wykonywano z nieszkliwionej porcelany. Nieszkliwione, czyli rzeczywiście mają wygląd takiej świecy, umieszczane są w szklanym albo metalowej tulei podłączonej do pompy próżniowej. No i rzeczona pompa ma za zadanie odestać powietrze, ale kiedy robi się próżnia, przeciskają się przez te pory w nieszkliwionej porcelanie cząsteczki płynu zawierające właśnie coś. Ja dopowiem, ośmielę się dopowiedzieć o tej nieszkliwionej porcelanie, bo może ktoś się nie zorientował, a ja mieszkam w wiosce, gdzie do dzisiaj jest garncarstwo podstawowym przemysłem, więc proszę państwa szanownego, szkliwić ceramikę polega na tym, że jak wsadzimy te wysuszone garczki do pieca gliniane,
to do tego pieca możemy przez pewną dziurę od góry wsypywać sól kamienną. I wtedy chlor nam zacznie parować, a sól zacznie osiadać i w tejże gorącej temperaturze stworzy taką polewę tak zwaną. Więc to są filtry z takiej niepolewanej porcelany, więc ona siłą rzeczy jest chropowata i ma takie właśnie pory i otwory. Przepraszam uprzejmie. Ależ oczywiście, wyjaśnienie jest bardzo celowe dla osoby, która nigdy czegoś takiego nie widziała. Natomiast rzeczywiście bakterie i komórki zostają na tych porach porcelany, natomiast płyn z czymś mniejszym, a tym czymś były właśnie elementy przesączalne, które później określono mianem wirusów, przesączał się. No i stwierdzono, że ten płyn również ma właściwości zakaźne. Czyli gdybyśmy sobie wyobrazili, że jakiś wirus jest niezakaźny. Załóżmy, że jakiś wirus wtedy, 100 lat temu, nie odkryto by wirusa, który nie wywoływałby choroby. Tak? No bo miało się przesączać i miało wywołać chorobę. Miało wywołać jakąś zmianę w roślinie lub w zwierzęciu. Czy to zatem jest tak, że wszystko, co wtedy odkryto, albo w ogóle wszystko, co istnieje dzisiaj jest wirusem, musi jakąś chorobę wywoływać u czegoś lub kogoś? Nie musi. Bardzo rzadko, ale mamy do czynienia z tak zwanymi wirusami sierocymi. One nazywają, z angielska to jest orphan virus, których nie udaje się powiązać z żadnymi, jednoznacznie z żadnymi objawami chorobowymi. Natomiast generalnie należy przyjąć, że jednak wirus, trafiając do wrażliwego organizmu, wywołuje chorobę. Albo raczej może inaczej, przepraszam, tutaj też źle powiedziałem, wywołuje zakażenie. Czasem to zakażenie może być bezobjawowe. Tutaj właśnie najlepszym przykładem będzie część, bo nie wszystkie zakażenia wywoływane przez koronawirusa. W granicach 30-40% wszystkich zakażeń spowodowanych przez SARS-CoV-2 to są zakażenia właśnie bezobjawowe, czyli człowiek ma w sobie wirusa, ten wirus się u niego replikuje, czyli powstają wirusy potomne, natomiast u człowieka nie są widoczne żadne objawy chorobowe. Jak zatem i gdzie się tych wirusów szuka? Gdzie idą? Bo łowcy mikrobów to ja wiem, gdzie chodzili. A gdzie chodzą łowcy wirusów? Skoro każdy organizm ma, no to jak to mówił mój dziadek, wystarczy splunąć, kukurydza rośnie. No generalnie są takie gleby, więc być może właściwie po cokolwiek byśmy się nie schylili, byśmy sobie jakiegoś wirusa znaleźli. Czy to jest dokładnie tak? To jest mniej więcej prawda. Dlaczego? Tylko akurat jest jedna bardzo istotna kwestia, o której zawsze w wirusologii należy pamiętać. Wirus do tego, żeby, można powiedzieć, się replikował, czyli namnażał, potrzebuje bezwzględnie wrażliwej i żywej komórki. Poza komórką żywą wirusy nie wykazują żadnych cech materii ożywionej. W związku z tym bardzo trudno by ich szukać. Ale jednym z najprostszych miejsc, gdzie możemy szukać wirusów, bardzo specyficznych wirusów, będą ścieki. Dlaczego? Dlatego, że w ściekach żyje bardzo dużo bakterii. Ale bakterie mają również swoje wirusy, wirusy bakteryjne, które nazywane są bakteriofagami, albo w skrócie fagami. I jeżeli, powiedzmy sobie, będziemy tropili bakterie w ściekach, mamy dużą szansę właśnie na to, że prędzej czy później wytropimy również bakteriofagi, które będą specyficzne względem tych komórek bakteryjnych, będą je zakażać, no i powodować ich lizę tak naprawdę. Lizę, czyli zniszczenie komórki bakteryjnej jako jeden właśnie element namnażania wirusa. No to tutaj mnie to trochę intryguje, myślę, naszych słuchaczy też. To skoro wirusy są takie zabójcze, tak? Mamy w ściekach bakterie, bakteria ma swojego faga i on ją bierze i lizuje. Czy to nie jest takie proste i na pewno od tego przejdziemy, ale generalnie jeśli to się tak wyobrazi, no to dlaczego w ogóle cokolwiek, dlaczego istnieje coś, nie nic, że zapytam filozoficznie, no przecież wirusy powinny to wszystko, co żyje, zlizować i byłby święty spokój.
Dlaczego, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, bo wirusy to powinny no, zabić na śmierć, nie? To znaczy tutaj akurat sprawa jest bardzo, bardzo prosta. Dotyczy to zarówno bakteriofagów, dotyczy to w ogóle wszystkich patogenów, z którymi mamy do czynienia. Otóż powiedzmy sobie, tutaj będziemy uogólniać, jeżeli chodzi o człowieka. Nie ma takiej choroby zakaźnej, która by powodowała 100% zgonów u osób zakażonych. W związku z tym każdą chorobę ktoś oczywiście w mniejszym lub większym odsetku przeżyje. Przez wiele lat uważało się, że zakażenie wirusem wścieklizny u człowieka, jeżeli nie będzie poddane leczeniu za pomocą surowicy czy też potencjalnie szczepionek, bezwzględnie prowadzi do śmierci. No, wszystko teoretycznie przez wiele lat się zgadzało, natomiast w ciągu ostatnich kilkunastu lat opisano 17 przypadków osób, które wyzdrowiały, mimo że były akurat zakażone wirusem wścieklizny, a nie były leczone. Oczywiście od razu mówię, to jest 17 osób, gdzie w skali roku, głównie w krajach trzeciego świata, w zakażeniu wirusami wścieklizny ulega w granicach 100 tysięcy osób, z czego w granicach 50 do 60 tysięcy osób umiera. Więc jeżeli ktokolwiek z Państwa, nie daj Bóg, byłby pokąsany przez jakieś zwierzę niezidentyfikowane, do którego nie wiemy, jaki ma status szczepienny, mimo wszystko sugeruję zdecydowanie, żeby udać się do lekarza, a nie liczyć na to, że będzie się osobą 18. Znaczy nie liczyć na to, że będzie się przedmiotem czyjegoś doktoratu, bo są i tacy specjaliści. Zostać sławnym za spalenie Biblioteki Aleksandryjskiej. Nie, proszę Państwa, proszę zgłaszać się do lekarzy, kiedy nas pogryzie dzikie zwierzę, absolutnie. Ja tu sobie żarty stroję, ale po prostu opowieści o drobnoustrojach chorobotwórczych, kiedy mamy ten luz, że siedzimy sobie w fotelu, pijemy herbatę, to są jak opowieści o archeologii Egiptu z XIX wieku, to są w ogóle najbardziej pasjonujące naukowe historie. I tak samo myślę, te 17 przypadków tych ludzi, których pogryziono i przeżyli, pewnie też są jakimiś pasjonującymi, klinicznymi, potem opisywanymi historiami. Ale wróćmy do tego momentu, w którym te wirusy no, nie są zabójcze, bo ustawia się pewna równowaga między tym, że gospodarz jest wystarczająco silny i liczny, a pasożyt jest wystarczająco nażarty i generalnie no też by mu się żywot skończył. Innymi słowy, ja to rozumiem w ten sposób, że gdyby pasożyt, taki jak wirus, który bezwzględnie wymaga komórek do przetrwania, zabił wszystkie żywe komórki, sam również nie mógłby się dalej replikować, więc po prostu tutaj jakoś sama matka ewolucja kasuje takich ambitniaków, to znaczy oni zostają na pustyni, tak? Oczywiście, pustyni to znaczy, bez życia dookoła. Można wirusy podzielić, ale to będzie mój własny podział wirusów na, w cudzysłowie, mądre i głupie. Tak jak pani powiedziała, podstawowym celem każdego organizmu żywego, tutaj powiedzmy sobie wirusy, awansujemy trochę i zaliczymy do organizmów żywych, jest wydanie jak największej ilości płodnego potomstwa. I wirusów można powiedzieć w dużej mierze to też dotyczy. W związku z tym mądry wirus, a raczej cwany wirus, to jest taki, który zanim, że tak powiem, zabije swojego gospodarza, zdąży namnożyć się w takiej ilości, żeby zakazić jeszcze bardzo wielu innych gospodarzy. Pod tym względem mistrzem niejako tutaj jest retrowirus, jakim jest HIV, bo to tak naprawdę nie HIV zabija, tylko powikłania, którymi jest AIDS. I trwa to bardzo, bardzo długo. Innym takim mistrzem zakaźności jest wirus odry. W nieszczepionej populacji generalnie rzecz biorąc, może on zakazić w granicach 98-99% osób, którymi miał kontakt. Więc jest wyjątkowo zakaźny. Wirusy głupie to są takie, które bardzo szybko zdążą
zabić unicestwić swojego gospodarza. W związku z tym wtedy zakażenia nimi wywołane najczęściej są dosyć ograniczone. I tutaj do takich wirusów głupich najłatwiej zaliczyć jest wirusy gorączek krwotocznych takich jak Marburg, Lassa, Ebola. Dlaczego? Przez wiele lat, pierwszy opis zakażeń wirusem Ebola to był rok 1976, ogniska epidemiczne tego wirusa były ograniczone do kilku afrykańskich wiosek. Jak to wyglądało? Zakażało się mniej więcej w granicach 100-200 osób i troszeczkę było to na zasadzie Bóg tak chciał. To znaczy przeżywało w granicach 20-50%, reszta nie przeżywała. Wioski otaczało się kordonem sanitarnym, nikt nie mógł się do nich dostać, nikt nie mógł się z nich wydostać i pozostawiano to właśnie, że tak powiem, losowi. Problem dopiero pojawił się w 2014 roku, kiedy Ebola zawędrowała do dużych afrykańskich miast w Liberii czy w Sierra Leone. No i tam rzeczywiście to już wtedy wytworzyła się regularna epidemia, ponieważ było za dużo ludzi, którzy mieli ze sobą kontakt, ten wirus się dosyć łatwo przenosił, no i śmiertelność wtedy była rzeczywiście wysoka. Znaczy, ja ośmielę się tutaj dopowiedzieć do Poli, mój kolega, z którym pracowałam długo w Centralnym Laboratorium Zdrowia i Szczepionek, dr Tomasz Łęcki, obecnie USA, zwykł był mawiać na temat wirusa Eboli, iż kiedyś nie był on problemem, gdyż zabija tak szybko, że ów Afrykańczyk, który zjadł nietoperza lub małpę niedogotowaną, zakażoną i nie zdążył nawet do wioski własnej dobiec i padł w tym buszu po prostu i mrówki go zjadły. I problem jakby rozwiązywał się na tej jednej ofierze zakażonej de facto, nie? Więc być może bycie takim głupim wirusem, tylko że znowu tutaj o tyle skomentuję, że w ogóle życie jest bez celu, nie? Natomiast sposobem, znaczy tu nie mówimy o moralności, o etyce, wierze i tak dalej. W brutalnym takim ewolucyjnym ujęciu życie celu nie posiada. Natomiast no taki sposób trwania nasz jest, że albo zostawimy płodne potomstwo, albo przestaniemy trwać. I zostaniemy zastąpieni przez tych, którzy przetrwali, nie? Więc dokładnie. Istotnie jest tak, i to o tym też już kiedyś na naukowo rozmawialiśmy, że wielkie wymarcia nie udało się do tej pory naukowcom wykazać, aby jakikolwiek drobnoustrój chorobotwórczy, czy nawet czynnik zakaźny, no bo zakładamy, że priony nie są drobnoustrojami, nie? Czyli nie udało się nigdy wykazać, aby jakikolwiek czynnik zakaźny w historii świata, no bo to też jest badane, istnieje mikroarcheologia, czy tam mikropaleontologia, istnieją takie nauki przeciekawe, żeby jakiekolwiek byty wyginęły, gatunki całe z powodu chorób zakaźnych, jakichkolwiek. Katastrofa kosmiczna jest niezbędna, żeby wyginęły całe grupy. Czyli żeby wyginęły trylobity, czy żeby wyginęły dinozaury, to musiało się stać coś w kosmosie. Chociaż pamiętam, że zanim była ta teoria meteorów, to tam twierdzono, że ewentualnie no może być tak, że te dinozaury wzięły i wyginęły z powodu, że tam jakaś bakteria je zabiła, nie? No ale to jest po prostu niemożliwe, no. Z natury rzeczy niemożliwe. Absolutnie, absolutnie to jest prawda. Tutaj zresztą można powiedzieć, też pojawiają się czasami takie alarmujące stwierdzenia, że człowiek jako gatunek wybije całą biosferę. Trzeba też, abstrahując już od wirusów, powiedzieć, że jesteśmy na to za słabi. My możemy zniszczyć siebie jako gatunek, możemy akurat doprowadzić do wyginięcia kilku innych gatunków, natomiast jesteśmy naprawdę za słabi, żeby wybić życie na Ziemi. Jeżeli wybijemy siebie, ono dalej będzie trwało, dalej będzie ewoluowało, tylko że po prostu bez nas. I to też jest taka dosyć smutna, filozoficzna kwestia, natomiast warta poruszenia zawsze, żeby ludzie mieli świadomość, jak wygląda relacja, tak, relacja ich i natury, że jednak mocniejszy zawodnik, tak? Mamy do czynienia z mocniejszym zawodnikiem. Aczkolwiek agent Smith w Matrixie, prawda, powiedział, że ludzkość jest tu wirusem.
Przeciekawe porównanie i trzeba też zobaczyć, mnie to zawsze zastanawiało, że wirusy są bardzo mało znaną grupą, no właśnie drobnoustrojów, bo to jest chyba najłatwiejsze określenie, które nam ogranicza użycie słowa komórka czy życie i wtedy uciekamy przed tymi niepewnościami z zakresu filozofii nauki i z zakresu filozofii naturalnej, czyli czy żyje, czy nie żyje i tak dalej, że właśnie wirusy są bardzo mało znane i nawet na początku epidemii COVID i dlatego powoływaliśmy naukowo do życia, że okazało się, że ludzie są po prostu pozbawieni bardzo wielu elementarnych informacji, które mogą być bardzo pomocne, chociażby w bronieniu się przed fake newsami i tak dalej, i tak dalej. Więc wirusy są mało znane, co powoduje też, że są tajemnicze i pobudzają wyobraźnię. I chociażby to wykorzystanie, no najpierw był wirus biologiczny i tak został nazwany, a potem był wirus komputerowy, nie? I, dokładnie tak. Tak, i nagle czyjaś pobudzona i wyobraźnia spowodowała, że właściwie chyba najpopularniejsze słowo dzisiaj w słownictwie komputerowym, jakie w ogóle istnieje w czasopismach komputerowych, no może poza sztuczną inteligencją, czyli wirus, no jest prosto, czysto biologiczne i dzisiaj więcej ludzi kojarzy, jak działa ten wirus biologiczny, bo wiedzą, jak działa ten komputerowy, a nie odwrotnie. Ale de facto powstanie tej nazwy i powstanie, czyli my dzisiaj przez analogię opowiadamy ludziom, jak działa wirus biologiczny, mówimy, no to jest właśnie jak z tym wirusem komputerowym, nie? No wchodzi i nagle program, wszystko się nam rozsypuje, literki spadają po ekranie i po prostu i wyłączyłem twój twardy dysk, nie? ale no musimy, jakby działamy w odwrotną stronę, zauważył to pan, to jest kulturowo przeciekawe. Jest to myślę, że związane z tym, że kto tak naprawdę poza bardzo nielicznymi osobami widział wirusa. A te spadające literki i wyłączyłem twój twardy dysk, nie jeden. Dokładnie. Także akurat zresztą nieraz nie słyszałem względem właśnie twojej pracy i niejako twojego hobby. Co ty tak naprawdę badasz, tak tego nie ma, bo kto akurat widział kiedykolwiek wirusa? No cóż, w mikroskopii elektronowej kilka razy mi się zdarzyło widzieć wirusa, więc mogę powiedzieć, że widziałem. Jako takie. Czyli jesteśmy wierzącymi, którzy widzieli. Błogosławieństwo zostało nam odjęte, ale za to mamy świadomość. Ja bym tu chciała jeszcze tylko na moment wrócić do tego zjawiska gospodarz... pasożyt, czy, bo wirus jest pasożytem informacyjnym, dosyć specyficznym. On pasożytuje. Jest bezwzględnym pasożytem informacyjnym. On pasożytuje na informacji komórki, w jakimś sensie na jej metabolizmie, ale jakby najbardziej na tym, żeby zmienić działanie jej informacji genetycznej. I chodzi mi o taką rzecz. Skoro te wirusy są takie specyficzne do swoich gospodarzy, to jak to się dzieje? Czy to jest jakieś zjawisko, które ktoś już zbadał, pewien rodzaj wyścigu zbrojeń obserwowanego, że po niektórych wirusach można tego gospodarza rozpoznać? Innymi słowy, na przykład po megawirusach, których jak znajdziemy gdzieś megawirusa w jakichś ściekach, to na ogół się przyjmuje, że tu jakieś ameby w okolicy pływają, bo to są właśnie ich żywe komórki. A jak znajdziemy taki bezkapsydowy wręcz wirionik, że dwa geny na krzyż i w dodatku z RNA, o, to musi być roślinne. Dlaczego tak, no bo co ma roślina w sobie takiego, że wystarczy mieć dwa geny w formie RNA powiązane, otoczone jakąś błoną albo i nawet nie, żeby pokonać ją czasem, aż do zaschnięcia? A dlaczego takie ameby, które no zasadniczo niczym żadną szczególną komórką nie są inną niż wszystkie inne, nazwijmy to zwierzęce, że takie wirusy, że aż mają swoje własne systemy biosyntezy aminokwasów i gigantyczne liczby genów. Myśmy trochę o megawirusach rozmawiali na naukowo, to nie jest dla nas świeży temat, więc dlatego tak bez wielkiego wprowadzenia o to pytam. Czy ktoś to bada, dlaczego właśnie roślinę można zabić dwoma genami, a na amebę to trzeba mieć swoje własne systemy biosyntezy aminokwasów. No bo to jakoś jest powiązane pewnie gospodarz ze swoim pasożytem, nie? A może nie? Tak, ależ oczywiście. Tylko, że tutaj też powiedzmy sobie wyraźnie, że wynika to
Znaczy, może inaczej. Wszystko to jest kwestią dyskusji i polemik, w jaki sposób tak naprawdę wirusy powstały. No, tych hipotez jest kilka. Pierwsza z takich hipotez to jest hipoteza ewolucyjna. Wirusy były najprostsze, nie mamy tylko ich śladów w materiale kopalnym, no bo generalnie akurat trudno, żeby przetrwało coś tak mikroskopijnego. Druga hipoteza to jest hipoteza deewolucyjna. To są, że wirusy są pasożytami, które tak się przyzwyczaiły do swojego pasożytniczego trybu życia, że zrezygnowały ze wszystkich innych genów, które tak na dobrą sprawę były dla nich tylko i wyłącznie zabawą. No i wariant trzeci jest taki, że to są geny, które uciekły z komórek w wyniku tak zwanego buntu genów, no i opłaszczyły się w kapsydy, czyli akurat taką otoczkę i trwają, w związku z tym można powiedzieć, jak czasem, że tak powiem, spotkają swój organizm, który będzie na nie wrażliwy, no to powiedzmy sobie, mszczą się za ten bunt. Innymi słowy, jeśli przyjmiemy, że, no bo tak, jeśli tylko jedna z tych ścieżek ewolucyjnych jest prawdziwa, no bo nikt nie powiedział, że tak musi być. Tak. No to wszystkie wirusy mają wspólnego przodka i potem każdy się przystosował do swojego gospodarza. I z jakichś tajemnych względów, żeby przeżyć w amebie, trzeba mieć swoje własne, no bo by inaczej natura odebrała te, to trzeba strasznie ciężko się napracować, utrzymać takie systemy biosyntezy aminokwasów i tam tyle prawie genów, co połowa Escherichii coli. To jest ciężka praca, to jest dużo energii, a ten drobnoustrój sam energii nie wytwarza, więc no to jest strasznie ewolucyjna, to jest ewolucyjna masakra funkcjonowanie megawirusów. Dla mnie to jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem matki ewolucji, nie? Utrzymywać 450 albo 800 genów i zasadniczo nie móc samemu wytworzyć żadnej energii, żeby utrzymać je, tak? Tak, to jest bardzo, bardzo istotna kwestia. Właśnie, ponieważ wcześniej powiedziałem, że wirusy są bezwzględnymi pasożytami. Co to oznacza? Żaden z genów, który ma jakikolwiek wirus, nie koduje jakiegokolwiek systemu uzyskania energii. Nie mają one mitochondriów, nie mają one mezosomów, niczego takiego. W związku z tym, jeżeli chcą uzyskać energię, są zależne od komórki gospodarza. I druga kwestia, nie mają również takich struktur komórkowych, które nazywają się rybosomami. Rybosomy są, można powiedzieć, fabrykami białek. I znowu, jeżeli wirus chce wytworzyć białka, które będą go budowały, musi korzystać pod tym względem z rybosomów komórki gospodarza. I to przesądza o jego bezwzględnym pasożytnictwie. No, to teraz dochodzimy do takiego punktu. Zasadniczo można sobie wyobrazić, dlaczego chcemy zabić wirusy na śmierć, tak? Bo no, na ogół doszliśmy też do takiego tutaj punktu. No, na ogół są chorobotwórcze, no chyba, że rzadko nie są, ale na ogół są. Więc no, nie lubimy być chorzy, nikt nie lubi. I wszystkie organizmy żywe, skoro mają wirusy, tak i wszystkie organizmy żywe wytworzyły systemy walki z wirusami. Ja mam takie wrażenie, że być może te systemy walki z wirusami, które mają poszczególne grupy organizmów żywych, są nawet bardziej odpowiedzialne za to, jakie wirusy te organizmy atakują. Czyli jakim trzeba być wysportowanym, żeby sobie poradzić, niż sam fakt, jak się w tej komórce da ogarnąć. No bo pod kątem tego, że komórki miewają rybosomy i tak dalej, no to świat się dzieli na prokaryotyczne i eukaryotyczne i one w swoich obrębach są podobne. Natomiast jak się bronimy przed wirusami, to jest 1500-1900 różnych mechanizmów i czasami niektóre gatunki sobie potrafią swoje własne powytwarzać w obrębie grup, nie? Więc to jest dla mnie takim, że tutaj ta selekcja, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, w stronę który wirus gdzie, ona się też odbywa właśnie na tej drodze obrony, mechanizmów obrony, ale to jest na osobne w ogóle spotkanie, rozmawianie o mechanizmach obrony przed wirusami. Tu mi chodzi o to, chcemy je zabić i to jest oczywiste, bo nas atakują. Natomiast czy my możemy do nich podejść
daj spokój, pchła to też istota, nie? To znaczy, czy dałoby się, czy daje się wirusy jakoś oswajać, czy daje się wirusy wykorzystać, zaprząc do czegoś pożytecznego, no i w ogóle no polubić, tak? No pan powiedział, że pan lubi, więc niech nam pan powie, jak się to robi, nie? W moim przypadku akurat jest to sprawa bardzo prosta. Posłużę się tutaj cytatem jednego z moich nauczycieli biologii przed kilkudziesięciu lat, aczkolwiek akurat jest to profesor parazytologii, ale to nie ma znaczenia. Sprawa jest bardzo prosta. On w pewnym momencie powiedział, jak się robi doktorat z syfilisu, to się w końcu zaczyna kochać kremki z lat. W związku z tym śmieję, że jeżeli... Przepraszam, zrobiłem... śmieję się, bo to bardzo dobre zdanie jest i zabawne. Dziękuję. Ale to jest prawda. Jeżeli zrobiłem z wirusologii magisterium, później doktorat i w końcu udało mi się zrobić habilitację, to no, siłą rzeczy musiałem je polubić. Nie powiem, że udało mi się je zrozumieć, bo zrozumiesz, to ich pewnie nigdy do końca nie zrozumiem. Natomiast są one dla mnie pod pewnymi względami fascynujące. Dlaczego są fascynujące? Dlatego, że jest dla mnie rzeczą niezwykłą, iż tak proste coś, żeby nawet nie nazwać tego prostackie coś, może spowodować tyle szkód w żywym organizmie, chociażby jakim jest człowiek. I to jest właśnie niezmiernie frapujące. Oprócz tego niezmiernie interesujące w świecie wirusów jest ich różnorodność. Mamy bardzo wiele wirusów. Ja Państwu o wirusach roślinnych, czy akurat właśnie o wirusach bakterii za dużo nie opowiadam, bo generalnie rzecz biorąc moją specjalnością są raczej wirusy kręgowców i to przede wszystkim ptaków, bo troszę może ptaków, dlatego że zajmowałem się przez pewien czas wirusami grypy, a te akurat ich naturalnym rezerwuarem jest dzikie ptactwo wodne. Natomiast różnorodność budowy. Różnorodność, że tak powiem, właśnie sposobów replikacji, czyli wytwarzania tych wirusów potomnych jest ogromna. I do czego się dzisiaj używa tej ogromnej różnorodności? Czy jesteśmy coś w stanie z tych wirusów zrobić? Jesteśmy, to znaczy może inaczej. Niestety w większości przypadków wirusy są dla nas patogenami i przeciwnikami. Natomiast jesteśmy pod pewnymi względami w stanie wykorzystać wirus. Jednym takim ze sposobów wykorzystania wirusów jest wykorzystanie właśnie chociażby bakteriofagów. Dlaczego? Tak jak Państwu powiedziałem, są to wirusy, które atakują, i to też bardzo specyficznie, komórki bakteryjne. W większości przypadków bakterie oczywiście mają bardzo prymitywne systemy obrony. Te systemy obrony nie są zbyt efektywne, w związku z tym mimo wszystko, jeżeli użyjemy bakteriofaga skierowanego w kierunku konkretnej bakterii, on zazwyczaj całą taką kolonię bakteryjną zniszczy. I tu próbuje się wykorzystywać bakteriofagi do terapii bardzo skomplikowanych zakażeń, zwłaszcza wywołanych przez bakterie, które są oporne na wiele różnych antybiotyków. W związku z tym tu bakteriofagi, które nie są patogenne dla człowieka, a są patogenami bakterii, oddają nam usługi. Czyli można powiedzieć, że wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem. A kolejna kwestia, do której próbuje się używać wirusów, to jest inżynieria genetyczna. Tak jak Państwu wielokrotnie powiedziałem, wirus do namnażania wymaga żywej komórki i w obrębie tej komórki poddaje ekspresji, jak to się fachowo nazywa, swój materiał genetyczny i wytwarza stosowne białka. I jesteśmy w stanie zmodyfikować przynajmniej niektóre wirusy w ten sposób, że nie będą one bardzo zakaźne, wytniemy z nich też część materiału genetycznego odpowiedzialną za zakaźność, ale włożymy do nich geny, które będą odpowiadały za produkcję jakichś cenowych dla nas z punktu widzenia człowieka białek. I tu jest potencjalne pole do popisu właśnie do produkcji nowych szczepionek, ale także akurat do tak zwanej terapii genowej, czyli akurat możemy za pomocą takiego wektora, bo to się w ten sposób tak fachowo nazywa, taki zmodyfikowany wirus, za pomocą wektora wirusowego wprowadzić do organizmu człowieka na przykład geny, których konkretnemu człowiekowi
chyba ze względu na tą chorobę genetyczną. W związku z tym później produkowane jest stosowne białko i najczęściej to nie jest tak, że ta choroba znika w ogóle, ale powiedzmy sobie ma łagodniejszy przebieg, łagodniejsze objawy. No to skoro już doszliśmy, znaczy przy wirusach to się chyba trudno, daleko się nie odbiegnie od chorób, to tak sobie to wszystko zbierzemy, myślę teraz, takim pytaniem o, czy próbą odpowiedzi na pytanie o to, co nas tutaj w ogóle spotkało i przywiodło i o to, dlaczego nie musieliśmy na początku tłumaczyć, co to wirus, ponieważ dało się już wyjść z założenia po 6 miesiącach bycia bombardowanym wirusem z wszystkich mediów i z wszystkich stron. Warto porozmawiać może przez chwilę o perspektywach rozwoju pandemii COVID. Jako wirusolog, no właśnie wirusolog specjalizujący się w wirusach ludzkich, czyli no w tym wypadku jakby specjalista od rzeczy samej. Jak pan patrzy na możliwą ewolucję wirusa? Bo to jest właściwie dla wielu ludzi, którzy tutaj już na naukowo ze sobą, na naukowo.pl o tym ze sobą rozmawiamy czasami. Czy da się dzisiaj, czy ktokolwiek odpowiedzialny i mądry, patrząc na te sekwencje, które są zbierane i na to drzewo, które jest stworzone, tych wszystkich wariantów wirusa, czy już widać jakiekolwiek tendencje w tych analizach, które by świadczyły, że ten wirus realnie globalnie ma tendencję do, jak to mówię, osłabiania siebie, czyli do właśnie przechodzenia z pozycji, on i tak już jest wcale mądrym patogenem, tak, bo nie zabija wszystkich od razu i w ogóle nie zabija szybko i zabija tylko tych, którzy już, raczej tych, którzy już nie będą mieć dzieci i nie zabija dzieci, więc w ogóle no prawie ideał, no ale czy on może jeszcze trochę łagodniejszy być na przykład, czyli czy idzie jego ewolucja w tą stronę, w którą szły właśnie wspomniane przez pana wirusy Ebola i Marburg, które być może ta populacja jest dzisiaj lepiej odżywiona i tak dalej, którą on atakuje, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że dzisiejsze śmiertelności przy tej samej liczbie zakażeń albo jeszcze większych epidemiach są niższe niż w tych murzyńskich wioskach otaczanych kordonem sanitarnym, nie? 40 lat temu, więc czy idzie na to? To jest takie moje pierwsze ważne pytanie do wirusologa. Czy pana zdaniem idzie ku temu, że ten wirus nam się złagodnieje i się na siebie, do siebie nawzajem przyzwyczajimy, no po prostu? Może inaczej. Czy on złagodnieje? Tu jestem sceptyczny. Tego typu akurat sytuacja miała miejsce kilkanaście lat temu, można powiedzieć, ze starszym bratem SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, które wywołało mikropandemię SARS w 2002-2003 roku. Dlaczego mikropandemię? Dlatego, że ta pandemia objęła kraje na kilku kontynentach, ale wirus zakaził mniej niż 10 tysięcy osób. To jest nic w porównaniu z tymi kilkunastoma milionami, jakie do tej pory już zakaził SARS-CoV-2. I co się stało? W 2003 roku tak naprawdę ten koronawirus znikł. I hipoteza tutaj jest taka, że uległ on odzjadliwieniu, czyli można powiedzieć autoatenuacji, w związku z tym przestał zakażać człowieka, a że nie było wiele jego wariantów genetycznych, no to generalnie rzecz biorąc po prostu ludzie przestali na niego chorować. Przyznam się szczerze, że na samym początku pandemii COVID-19 mówiłem jako jedną z hipotez, ale zauważywszy rosnącą lawinową liczbę zakażeń, mówiłem, że jest to bardzo mało prawdopodobne, że będzie identyczna sytuacja z SARS-CoV-2. Natomiast dlaczego to się nie sprawdzi? Z bardzo prostego powodu. Mamy taką wielką ilość osób zakażonych, że nawet jeżeli jakikolwiek wariant genetyczny SARS-CoV-2 ulegnie takiej autoatenuacji, zawsze znajdzie się w pobliżu kilku albo kilkunastu jego kumpli, którzy się nie odzwyczaili i wykorzystają sytuację. Natomiast to, co pani powiedziała o tym, że się będziemy przyzwyczajać do niego, jest prawdą. Dlaczego? Dlaczego na samym początku nie była taka duża zakaźność i spora śmiertelność? Bo w sumie wirus nie znał nas, a myśmy nie znali jego. I jeżeli się spojrzy na patogenezę zakażeń COVID-19, te stany ciężkie, zagrażające życiu, bardzo często, tak naprawdę, a raczej zazwyczaj, żeby było zapewnić, nie są wywołane przez wirusa.
Te stany zagrażające życiu są spowodowane przez nieco zmylony, właściwie należałoby powiedzieć prosto, ogłupiały układ odpornościowy człowieka, który reaguje zbyt nerwowo na kontakt z dla niego nowym patogenem, jakim jest ten nowy koronawirus, i powoduje zbyt nasiloną reakcję zapalną, która w takich sytuacjach najczęściej bardziej szkodzi niż pomaga. Dobrze, a w takim razie, czy w ramach tego przyzwyczajania się do wirusa, bo tu sobie przypominam taki wykład profesora Percia z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ja potem z nim nawet robiłam wywiad i tylko nie do naukowo, do mediów internetowych innych. I pamiętam, że on w tym wykładzie tak bardzo ciekawie powiedział, że te pozostałe 4 koronawirusy ludzkie, które są dzisiaj znane jako chorobotwórcze dla człowieka, nie liczymy SARS-1 i MERS, tylko mówimy o tych pozostałych, co mają znacznie trudniejsze do zapamiętania nazwy i są rzadko śmiertelne, że one kiedyś też wywołały pandemię, powiedzmy 1000 lat temu mniej więcej, tak to obliczają naukowcy, no a dzisiaj już no, po prostu są powszechne i tak sobie je zlewamy, no bo przepraszam za kolokwializm, czyli one wywołują przeziębienie, a my to przeziębienie przechodzimy, nie? Dokładnie. Czy taka to się mniej lub bardziej mądrze nazywa odpornością stadną, co powoduje, że słowo stado ludzie źle kojarzą i potem nie chcą być traktowani jak zwierzęta i to musimy znaleźć jakieś inne polskie słowo. Daję panu bojowe zadanie, panie doktorze. Inne, ładne, odporność grupowa, no ale to się nie chce przyjąć. Fachowo akurat z punktu widzenia epidemiologii mówi się o tym, że jest to odporność zbiorowiskowa. I już ładnie, więc odporność zbiorowiskowa, czy nam się ona wytworzy i pana zdaniem na jakim poziomie, jak się patrzy na te dzisiejsze dane mniej więcej? Ja już słyszałam dwie skrajne rzeczy i o takich dwóch skrajnych rzeczach żeśmy na naukowo rozmawiali, czyli policzona po R0, no to trzeba, żeby było 70%, a policzona po jakichś tam tych punktowych sytuacjach, że są super roznosiciele, no to właściwie może nawet i 17% by wystarczyło, żeby przechorowało tą chorobę. A pan jak to widzi? 17 nie wierzę. Wierzę, że akurat odporność zbiorowiskowa na koronawirusa pojawi się, jeżeli akurat powiedzmy sobie przeciwciała wytworzy, czy to na zasadzie akurat naturalnego kontaktu, czy też sztucznej immunizacji, jeżeli taka będzie dostępna, pomiędzy 60 a 80% osób. Czyli jest pan w tym wyliczeniu takim prostym 0,01. No i ja też tak się z tym zgadzam. To znaczy mi się wydaje, że super roznosiciele nie wnoszą tutaj aż takiej wielkiej poprawki. A niech mi pan jeszcze powie, czy pan uważa, że jest możliwy jakiś przełom w leczeniu? Czyli czy na tyle, no siedzi 10 tysięcy ludzi siedzi dzisiaj w labach, co najmniej tej nocy na całym globie, bo rotacyjnie ludzie pracują, nie? Żeby się nie zarażać i tak dalej, żeby laby nie przerwały pracy z powodu kwarantanny. Więc pewnie całkiem ciężkie tysiące ludzi siedzą dzisiaj w nocy w labie i pracują nad tym koronawirusem. Czy praca nad nim jest w stanie dostarczyć jakiegoś czy szukamy realnie i da się znaleźć słaby punkt? Czy wirusy mają takie słabe punkty i czy jest przełom w leczeniu możliwy? Bo na razie mamy jeden bardzo drogi lek, który jest po prostu drogi tak strasznie, jakby był ze złota. I w dodatku no, zastosowanie jego jest dość ograniczone nie tylko z tego względu. No i mamy kilka innych leków, które lekarze no nie mamy nic, co nie jest terapią eksperymentalną, co tu rzeźbić, tak to jest, no mamy dwie zarejestrowane rzeczy i lekarze się miotają. Ja wiem, że pan nie jest klinicystą, ale czy szukanie właśnie przez wirusologów grzebanie w tym genomie jest w stanie dostarczyć jakiegoś cudu nad Wisłą, no? Ależ oczywiście, tylko akurat wymaga czasu. I tutaj wyraźnie trzeba powiedzieć, projektowanie, znaczy leki przeciwwirusowe są dosyć ograniczone. Dlaczego? Dlatego, że tak jak Państwu powiedziałem, każdy wirus wykorzystuje, że tak powiem, do swojego bytu maszynerię komórki żywej. W naszym przypadku oczywiście człowieka. W związku z tym lek przeciwwirusowy musi ograniczać funkcjonowanie wirusa, ale nie może szkodzić komórce. I jest to bardzo trudne. Przez lata większość leków przeciwwirusowych wywodziła się z
nie do końca dopracowanych albo nie do końca efektywnych leków przeciwnowotworowych. W tej chwili sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. I tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie i oddać ogromne pole do popisu i ogromny szacunek przede wszystkim ludziom zajmującym się biofizyką i czymś takim, co się nazywa projektowanie molekularne. Dlaczego? Dlatego, że na podstawie znajomości sekwencji materiału genetycznego jakiegokolwiek wirusa, ci ludzie są w stanie przewidywać trójwymiarową sekwencję białek, a na tej podstawie są w stanie zaprojektować bardzo, bardzo selektywne inhibitory tych białek. Inhibitory, czyli cząstki, które będą wstrzymywały ich działanie, ich funkcjonowanie. Tak selektywne, że taki lek będzie działał tylko i wyłącznie na jednego konkretnego wirusa. I mogę powiedzieć, że tego typu leki już funkcjonują. Tego typu leki zostały zaprojektowane, zostały wyprodukowane i są w obrocie przeciwko przede wszystkim, to są nowe generacje leków przeciwko HIV oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu C. I trzeba powiedzieć, że zwłaszcza jeżeli chodzi o leki przeciwko HCV, leki nowej generacji, to są tak zwane inhibitory proteazy i polimerazy wirusowej, ich skuteczność jest rzędu 99%. Tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że ich skuteczność jest 100%, ale w medycynie uważa się, że 100% jest tylko i wyłącznie śmierć. W związku z tym i rzeczywiście pacjenci poddawani tym nowym metodom terapii po kilkunastu tygodniach są absolutnie negatywni pod względem wirusa zapalenia wątroby typu C, który przez lata, można powiedzieć, był zmorą, jego leczenie było bardzo trudne. Tak naprawdę efektywność tego leczenia to było 50-50, no a tak naprawdę nieleczone HCV prowadziło do martwości wątroby, no nic fajnego z tego nie wynikało. W związku z tym w tej chwili mówi się, że jeżeli rozpowszechnią się te leki, które są drogie, bardzo drogie, to jest duża szansa, że HCV zniknie z tego padołu do 2040 roku. I identyczne rzeczy projektuje się w tej chwili względem białek chociażby koronawirusa. Natomiast muszę wszystkich zasmucić. To wszystko wymaga bardzo długich badań i bardzo długiego czasu. I potem będzie kosztować bardzo dużo pieniędzy, bo te leki celowane przeciwwirusowe, które są takimi właśnie molekularnymi inhibitorami konkretnych białek, więc ja nie wiem, ilu dzisiaj ludzi choruje na HCV na świecie. Po prostu nie znam tych statystyk i nie chcę się tu wymądrzać, ale ilu z nich jest w tak zwanym świecie pierwszym, a ilu w tak zwanym świecie trzecim, nie? Natomiast wydaje mi się, że tutaj problemem jest masowość tej choroby. I przy masowości COVID, a jednocześnie jakby sytuacji, w której my nie wiemy, kto, znaczy wiadomo, kto jest bardzo narażony, bo po to są statystyczne korelacje, żeby sobie tam wyliczać. No ale są jacyś młodzi ludzie, którzy nie wiedzą o sobie, że mają jakieś niedobory interferonu albo wszyscy jesteśmy jakimiś mutantami, każdy z nas, nie? I nagle się okazuje, że nie znasz dnia ani godziny i capnie cię to, tak? No i niekoniecznie masz ubezpieczenie, które pokryje lek za 1500-1900, więc czy jest też szansa na to, że znajdziemy taki lek, który, znaczy bo tutaj mnie się na przykład bardzo podobała propozycja też profesora Prycia z tymi chitozanami, no bo generalnie chodzi o to, żeby się spike do receptora nie kleił, tak? I to jest tanie jak barszcz de facto. Więc. Dlatego na samym początku, przyznam się szczerze, kiedy jeszcze oczywiście nie było do końca wszystkich wyników badań klinicznych, ja byłem gorącym zwolennikiem stosowania pochodnych chlorchiny. Dlaczego? Dlatego, że akurat te leki, powiedzmy sobie, są dogłębnie znane, bo to są leki stare, o doskonale przebadanej zarówno farmakodynamice, jak i farmakokinetyce. W związku z tym, gdyby była potwierdzona ich skuteczność względem jako w terapii pomocniczej, bo to nie są leki przeciwwirusowe, to też wyraźnie należy podkreślić, terapii pomocniczej COVID-19, no to byłaby rewelacja, bo po prostu w krajach właśnie trzeciego świata można byłoby je stosować. Tak
pewne nadzieje związane z iwermektyną, starym lekiem, znaczy może nie tyle starym, co lekiem powszechnie stosowanym w medycynie weterynaryjnej, lekiem przeciwpasożytniczym, który ma pewne działanie immunomodulujące. Natomiast no niestety to wszystko się nie potwierdziło. Tak naprawdę należy właśnie wyraźnie podkreślić, wszystkie terapie, które się stosuje w tej chwili przebiegu COVID-19, to nie są specyficzne terapie przeciwko samemu koronawirusowi SARS-CoV-2. To są terapie, które mają za zadanie wspomagać, powiedzmy sobie, naszą odpowiedź immunologiczną w przebiegu zakażenia, a w niektórych przypadkach, jeżeli mamy do czynienia właśnie z tymi ciężkimi postaciami, hamować zbyt wybujały temperament naszego układu odpornościowego. No to na koniec, czy patrząc na tego, już na taki zupełny koniec, czy patrząc na tego wirusa, który nam tak tu psuje krew od 8 miesięcy, albo może trochę dłużej, tylko nie wiedzieliśmy o tym, czy to wygląda tak, że mamy kolegę na liście, kolejny punkt na liście tak zwanych drobnoustrojów oportunistycznych, patogenów oportunistycznych, które no po prostu będzie istniał, bo zawsze będą słabsi ludzie, których trzeba zabić, nie? I mamy na tej liście już bardzo, bardzo wiele bakterii, które, jak to mówi się, zdrowym krzywdy nie robią, nie? Czy też mamy do czynienia z autentycznym drobnoustrojem chorobotwórczym i nie ma się tutaj co czarować i mamić, że tam słabsi albo starsi, tylko że on po prostu albo, że może się jeszcze rozpędzić, że może się jeszcze zmienić, bo grypa na przykład ma takie jazdy, prawda, że w różnych sezonach zabija różne ofiary, zwłaszcza jakieś takie pandemiczne szczepy miewały takie ewolucje swoje, czyli czy na przyszłość, patrząc, że ten COVID z nami zostanie, to my powinniśmy myśleć o nim jako o swoistej Escherichia coli, która może się czasami zbuntować, ale tak w sumie to mamy ją w jelitach i ona jest fajna i potrzebna i okej, okay, większości ludzi krzywdy nie robi, a jak komuś robi, no to on jest i tak słabszy. Czy jednak powinniśmy myśleć, szukamy leku, szukamy szczepionki, bo po pierwsze każdy czasami jest słabszy, a po drugie wcale to nie jest tak, że ona wali tylko po słabszych. Czy jest już jakaś filozofia w tym taka, że patrzymy na ten drobnoustrój z perspektywy lotu ptaka i trochę się mu przyglądamy, co to nas z nim czeka? Na pewno, znaczy tak, nie wolno podchodzić do wirusa jak do bakterii, zwłaszcza oportunistycznej. Tu też trzeba wyraźnie powiedzieć, żaden wirus jako taki nie można uznać go akurat za komensala, czyli akurat powiedzmy sobie organizm, który czerpie z nas jakieś korzyści, ale nie robi nam krzywdy. W większości przypadków jednak wirusy są patogenami bezwzględnie. I jakąś tam krzywdę nam robią. Ja nawet dzisiaj przyznam się panu... Jakąś krzywdę robią, co najwyżej ta krzywda jest mało zauważalna, bo pozostają w stanie chwiejnej równowagi pomiędzy sobą, a naszym układem immunologicznym. Ja przyznam się tu, przepraszam, przyznam się panu, że dzisiaj pisałam taki tekst właśnie o tym, z ostatniego Science, taki był trochę reportaż, trochę materiał taki zbierający, te wszystkie sytuacje po-covidowe, czyli co tak naprawdę, w jakim stanie zdrowia znajdują się rekonwalescenci. I to nie ci, co przeżyli 15 tygodni pod respiratorem i jeszcze żyją, chwała Panu, tylko ludzie, którzy technicznie nawet do szpitala nie poszli. I niekoniecznie dlatego, że nie było dla nich miejsca, tak? Tylko po prostu no, nie mieli takich objawów, żeby byli jest tam opowieść o pewnej pani neurobiolog, która po prostu do dzisiaj jest chora, chociaż wirusa nie ma już ponad 3 miesiące nie ma w jej organizmie wirusa, to ona dopiero przestała mieć gorączki 3 tygodnie temu. A że tak powiem zaburzenia koncentracji, tak zwany foggy brain, czyli taki zamglony umysł, który jest dla niej jakimś takim koszmarem. Ona nie może z tego wyjść. Bóle stawów, bóle mięśni. No jakby ten wirus dewastuje nawet tych, w których wydawało się niemal, że go nie ma. Dokładnie tak. To znaczy, ja powiem szczerze, uważam, że koronawirusem należy się przejmować. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście gro
z ciężkich postaci zakażeń dotyczy seniorów. W związku z tym można powiedzieć, ZUS lubi to. Ale też to nie jest w 100% prawda. Jeżeli chodzi o ludzi młodych, tu jest totalnie kwestia przypadkowa. Podam akurat dwa, no można powiedzieć, dowody anegdotyczne, ale dotyczące moich znajomych, lekarzy. Jedna z moich, no nazwijmy to już byłych studentek, 30-letnia lekarka, pulmonolog pracująca w Meksyku, zakasiła się, znaczy można powiedzieć tak, w trakcie badań przesiewowych wyszło, że ma COVID-19. Jest przez 2 tygodnie na kwarantannie, uczy się do egzaminu specjalizacyjnego i generalnie rzecz biorąc jest tylko zdenerwowana, bo może się z mężem kontaktować wyłącznie przez Skype'a. I to jest jedna skala szali. Znaczy jedna, że tak powiem, szalka wagi. Po drugiej stronie będzie przypadek innego mojego kolegi, 36-latka, bez chorób współistniejących, onkologa, który zakaził się COVID-19 od bezobjawowo zakażonej żony, przy czym niestety znalazł się w szpitalu zakaźnym w Warszawie, pod respiratorem może niekoniecznie, natomiast no, według jego słów w niektórych sytuacjach wydawało mu się wręcz, że umiera. Także, bo nie może złapać oddechu. Także można powiedzieć, te ciężkie postaci COVID-19 mogą dotknąć praktycznie każdego. Poza tym ja wychodzę jeszcze z takiego może trochę dziwnego założenia, że nie istnieje choroba, którą warto przechorować. Jeżeli możemy się przed czymś zabezpieczyć i nie chorować, to należy to zrobić. Czyli wirusy istotnie jako pasożyty bezwzględne, żadnymi oportunistami tu nie będą, tylko po prostu zrobią swoje, ewentualnie odejdą i te ślady, znaczy sam przebieg tej choroby może być naprawdę bardzo różny i faktycznie ja też mam kilka takich opowieści anegdotycznych, jak pan to powiedział, ale od swoich znajomych, czy ja też na co dzień mieszkam w Alzacji, gdzie sytuacja była bardzo ciężka, więc też moja perspektywa nieco patrzenia na to jest inna niż gdybym cały czas przebywała wtedy w Polsce. Być może, ale wydaje mi się, że w tym wszystkim dla mnie, jako dla osoby, która kiedyś też jakoś tam klinicznie była związana, choć jestem tylko mikrobiologiem, jest to, że po wielu chorobach zostają ślady, po wielu chorobach zakaźnych zostają w nas ślady. Tak? Po streptokokus pyogenes zostaje w nas reumatyzm. Straszna choroba. I rozwijająca się, i chroniczna. I może dotykać serca, nie musi dotykać stawów. Po ospach, jakie by nie były prawdziwe czy wieczne, ludzie zostają oszpeceni do śmierci. I to nie są koniecznie oszpecenia nadające się na operacje plastyczne. Czyli tym ludziom nie można przywrócić bardzo często ich wyglądu. Zresztą to samo z wyglądem ludzi robi trąd. Są pewne zmiany w mózgu, są zmiany w jelitach. Do dzisiaj funkcjonuje hipoteza wcale nie głupia, że choroba Crohna jest przez pewne zakażenia wirusowe wywołana ostatecznie. Nie? I tam potem jest akcja autoimmunologiczna. Zresztą bardzo wiele autoimmunologicznych chorób może mieć podłoże wirusowe czy tam. Więc ślady wielu chorób w nas zostają. Ja tu nie chcę robić z COVID-19 takiego potwora, który... Prawda? On zostawia ślady, a inni nie zostawiają, ale wydaje mi się, że my jeszcze sobie nie zdajemy po prostu sprawy, niezależnie od tego, ile milionów ludzi ta pandemia pochłonie, to znaczy ilu zakazi, ilu zabije, ale ile lat my się jeszcze będziemy borykać z konsekwencjami, nie tylko ekonomicznymi, ale czysto zdrowotnymi u tych ludzi, czyli ilu myśmy potencjalnych rencistów po 50 wyprodukowali, co dzisiaj mieli 36 lat i przeholowali to. Rozumie pan, co mi chodzi? Że tu jest jakieś takie, myślę, że brakuje w tej wizji, którą ludzie mają na temat COVID. To jest takie ciągłe liczenie zakażonych i liczenie zmarłych. Natomiast jest jeszcze to wszystko, ci wszyscy ludzie, którzy są dotknięci tą chorobą w różnym stopniu, już widać, że ona zostawia ślady, czyli oni będą nią dotknięci w różnym stopniu, być może do swojej śmierci. I ona nie musi być rychła, nie? Wszystko się zgadza. Wiadomo, że najprawdopodobniej przechorowanie COVID-19, nawet bezobjawowo, daje ryzyko zmian w obrębie płuc, zmian w obrębie nerek, zmian w obrębie mięśnia sercowego. W związku z tym to wszystko
to są dosyć poważne potencjalne schorzenia, które mogą doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, a nawet zgonu w kilka czy kilkanaście lat po przechorowaniu koronawirusa. W związku z tym naprawdę to nie jest tak, że powinniśmy sobie zrobić koronaparty na zasadzie takiej, że przechorujmy to i wszystko będzie dobrze. Bo nawet zakładając, że będzie wszystko rzeczywiście dobrze i byśmy przechorowali tego koronawirusa w wariancie bezobjawowym, no to niestety istnieje zawsze właśnie takie ryzyko, że ten koronawirus pozostawi u nas jakieś ślady. I tu jest właśnie to piękne zdanie, które pan powiedział, że wirusy, że pan pokochał, dlatego że one, czy polubił i żyje z nimi, bo one taki prosty drobnoustrój, a potrafi takie zmiany wywołać i wprawdzie ludzkości, ani świata, ani nie wykończy, bo nie ma takiej mocy, o tym rozmawialiśmy, ale może naprawdę przeorać i zmienić. Ja dziękuję panu doktorowi bardzo serdecznie, naprawdę, za długą, wyczerpującą rozmowę. I jeszcze bym się bardzo chętnie kiedyś umówiła i tutaj publicznie poproszę o obietnicę spotkania w sprawie tych mechanizmów obrony przed wirusami, zwłaszcza u ludzi. Czemu nie? Ja najwyżej w trakcie dyskusji dopowiem o tych bakteriach, co się bronią na różne sposoby, ale wydaje mi się, że samo pokazanie tych mechanizmów obronnych też może być bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy w przyszłości. To co, spotka się pan z nami jeszcze? Kiedyś? Z największą przyjemnością. O tych mechanizmach obronnych u bakterii mogę też porozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że akurat też można powiedzieć, przez pewien czas miałem okazję zajmowania się bakteriofagami, a i nazwijmy to te mechanizmy obronne, o których możemy napomknąć, to są enzymy restrykcyjne, wykorzystywane są właśnie dosyć powszechnie w inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, a że tak powiem, no, jednym z kierunków mojego wykształcenia jest biotechnologia, więc spokojnie możemy o tym chętnie o tym porozmawiać. Wspaniale, to dziękuję za dzisiaj i prosimy o jeszcze. Do widzenia panu. Dziękuję bardzo, do widzenia.